Drodzy rodacy, Polacy mieszkający poza granicami naszej ojczyzny. W okazji zbliżających się świątecznych dni pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, a przede wszystkim przekazać Państwu z Polski gorące pozdrowienia. 2 maja to dzień flagi narodowej, biało-czerwonej, tej, pod którą wszyscy Polacy w kraju i za granicą gromadzą się z okazji różnych świąt. Ale to także dzień Polonii i Polaków za granicą. To Wasze święto, święto tych wszystkich naszych rodaków, którzy żyją z dala od kraju, ale polskość mają w swoich sercach. O Polsce pamiętają, uczą się polskiego języka i miłość do Polski przekazują swoim dzieciom i swoim wnukom. Bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję. Bardzo za to dziękuję, drodzy rodacy, że Polskę kochacie i kultywujecie polskość. Jesteście najlepszymi ambasadorami naszego kraju za granicą. A święto 3 maja, święto Konstytucji, to jest również święto, które wszystkich nas Polaków napawa wielką dumą, bo przecież polska konstytucja była 2. na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy dumni, że nasi przodkowie potrafili przyjąć taki dokument. Dokument, który miał zmienić Polskę, ale niestety było już za późno i Polska została podzielona między zaborców. O historii pamiętamy, ale też patrzymy w przyszłość z nadzieją. Również ta nadzieja dotyczy tych czasów obecnych, pandemii koronawirusa. Mamy nadzieję, że ona niedługo się skończy i mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się w kraju i za granicą i będziemy mogli normalnie ze sobą przebywać, zacieśniać nasze relacje, po prostu ze sobą być, rozmawiać. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Drodzy rodacy, pamiętamy o Was. Pozdrawiam Państwa bardzo, bardzo serdecznie z tymi świątecznymi dniami.